Spotkanie z aktorami serialu W11 oraz występ Agaty Wyszyńskiej to tylko niektóre atrakcje tegorocznego festiwalu Domek Artystów Wszelakich. Blisko 4 miesiące przygotowywał się do tego wydarzenia Dom Pomocy Społecznej w Płazie. Jego podopieczni ćwiczyli układy taneczne, uczyli się swoich ról. To był również czas wytężonej pracy dla zatrudnionej w placówce kadry. Nic dziwnego, bo organizowany już po raz czwarty festiwal osób niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich trwał aż 3 dni. W środę 8 czerwca odbyła się konferencja pod hasłem DPS bliżej domu czy instytucji. W czwartek głównymi bohaterami byli sami niepełnosprawni. Przed liczną publicznością w sali DPS-u w Płazie mieli okazję zaprezentować swe umiejętności wokalne i taneczne. Wojciech Talowski, pomysłodawca festiwalu, nie tylko poprowadził czwartkową imprezę, ale i włączył się aktywnie w sceniczne występy. Zauważyłam, że pan ma talent sceniczny, nie tylko terapeutyczny. Dziękuję. Dziękuję. Być może pradziad był w teatrze. Nie wiem o tym, natomiast rzeczywiście w zasadzie od przedszkola lubiłem scenę i nie bałem się tej sceny. No miałem przygodę taką muzyczną, miałem zespół, grałem trochę poezji, więc jakby tą scenę miałem dość często. W przerwie czwartkowych prezentacji uczestnicy festiwalu spotkali się z Anną Palką i Rafałem Kopaczem, chrzanowskimi policjantami od kilku lat występującymi w TVN-owskim serialu W11. Podopieczni DPS-u wprost zasypali swych gości pytaniami. Panie Rafale i Pani Aniu, chciałem z Was zapytać, kiedy macie czas wolny dla siebie, taki weekendowy albo czas wolny, taki dla siebie? 4 razy w tygodniu mamy dzień wolny. Dziękuję. Bardzo mam gościć. 3-4. Bardzo mam gościć. Bardzo pracuję. Albo właśnie uczestniczymy w takich akcjach różnych. A potem oczywiście były autografy. W międzyczasie można było obejrzeć rzeźby, prace użytkowe i obrazy. Te przejawy artystycznej ekspresji niepełnosprawnych wystawiono na specjalnej ekspozycji. Po raz kolejny okazało się, że wśród podopiecznych DPS-u można wyłuskać kilka talentów. Właśnie rozwijają swoje talenty, które może w innych warunkach byłyby nieodkryte dla świata. Festiwal też pozwala na to, że możemy zaopatrzyć się w materiały i tutaj artysta może sobie pozwolić nawet na grubsze położenie farby, co jest bardzo cenne dla nas. Obrazy niepełnosprawnych trafiają na różne wystawy, nie tylko tę w Płazie. A co się dzieje potem z obrazami? Czy one są na przykład sprzedawane? Niestety nie. Dlaczego? Jeszcze nie, bo nam jest po prostu szkoda. Te obrazy w zasadzie krążą od wystawy do wystawy. Jeżeli jest konkurs, udaje nam się naprawdę zdobywać bardzo wysokie miejsca. Tutaj Jerzy i Wiesia właśnie celują w tych osiągnięciach. Ostatnio w muzeum też, w naszym chrzanowskim muzeum był konkurs o Janie Pawle II. Nasi mieszkańcy pierwszej i drugie miejsce zdobyli w grupie dorosłych osób, więc to też jest taki sukces. Umiejętności niepełnosprawnych mogą znaleźć swe ujście w artystycznej formie pod warunkiem, że uda się je wydobyć. A do tego potrzeba ludzi, którzy chcą i potrafią postępować z osobami niepełnosprawnymi, a także inspirować je do działania. Dla mnie osoba niepełnosprawna nie jest osobą niepełnosprawną. To jest taki drugi człowiek, z którym się spotykam, z którym współpracuję. Od początku mojej pracy z niepełnosprawnymi, a to już trochę ładnych parę lat się uzbierało. Mam takie wrażenie, że nigdy w ten sposób nie spoglądałem, że jest to osoba chora czy niepełnosprawna i muszę uważać, żeby czegoś tutaj nie zrobić. Czasami mogę tak powiedzieć, że chyba się nawet zapominam, biorąc pod uwagę to, że za bardzo od nich czegoś więcej wymagam. Ostatnim akcentem tegorocznego festiwalu były piątkowe występy na deskach sceny teatralnej w Szanowie. Uatrakcyjnił je występ Agaty Wyszyńskiej, wokalistki zwycięskiej grupy Piotra Kupichy z programu Bitwy na głosy.